Jest czas na praktykę i na nudną teorię. Teorii okna wiatru nie mogę pominąć, ale nie musi być nudna. Latawiec nie lata dookoła pilota. Nawet plastikowa reklamówka nie lata dookoła pilota. Więc jest jakaś teoria do przekazania. Jeżeli ustawimy się plecami do wiatru, a w kitesurfingu zawsze tak stoimy, to miejsce najdalej w prawo, do którego doleci latawiec, nazywa się prawą krawędzią okna wiatru. Najdalej w lewo, latawiec doleci do lewej krawędzi okna wiatru. Możemy oczywiście lecieć nisko nad wodą i wysoko nad głową. Zawsze jednak ostatecznie dolecimy do krawędzi okna. Prawa i lewa krawędź okna łączy się nad głową. Ten punkt to zenit. Niewidzialna linia przed tobą to linia wiatru. Dzieli ona okno wiatru na prawą i lewą połowę. Pamiętaj, z latawcem na krawędzi możesz stać spokojnie. Mało mocy. Z latawcem w linii wiatru nie możesz. Dużo mocy.